Cześć, witam Was bardzo serdecznie kolejnego dnia i w kolejnym vlogu. U nas jakiś nagły spadek energii, nie wiem, pogoda nagle zrobiła się piękna, a my wszyscy nie czujemy się najlepiej. Oliver chorował ostatnie kilka dni, dlatego też nie chodził do szkoły, ja też nie miałam jak nagrywać. Później odbieraliśmy Elę, robiliśmy inne rzeczy. Teraz już chyba czuję się troszeczkę lepiej. You feeling better, Oli? No. Nie? Jeszcze nie? No jeszcze nie czuję się najlepiej. Martin do tego też złapał jakieś przeziębienie. Wczoraj jeszcze miał drugie szczepienie, więc też nie najlepiej. No i zobaczymy, gdzieś jedziemy na jakąś wycieczkę. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale no, może się dowiemy. Ja też jeszcze nie wiem. We'll go to park, yeah? Mm-hmm. Let's go in the forest. Not in the forest. I'm gonna go here. No i stanęło na tym, że przyjechaliśmy do lasu w miejsce, które jest kojarzone z Kubusiem Puchatkiem. Jest to mostek Kubusia Puchatka, który był opisany w książce, kiedy to Kubuś z przyjaciółmi grali w grę pieszczotliwie nazwaną Misie Patysie. No, tak? Ale Pustiks. Pustiks. Tak, no i ogólnie mostek się nazywa Poo Bridge. I po angielsku gra nazywała się... A, Oli? Pustiks? Yeah. Tak. We're gonna play Pustiks? Yeah. Musimy znaleźć jakieś patyczki, tak? Więc rozglądaj się po drodze za jakimiś patykami, które będziemy mogli wrzucić później do wody. Okej? Okay? No postaram się. Może tam bliżej rzeki, chociaż znając okolice i wszystkich, którzy wrzucają te patyki później do rzeki, trudno jest coś znaleźć teraz. Oliver znalazł swój patyczek. Może być trochę za duży. Chcesz pokazać swój patyk? Proszę. Bardzo długi. Może połamiemy go na kawałki i wtedy będziemy mieć na kilka zabaw. Tak? Tutaj, poczekaj Oluś, mama tylko coś powie, ok? Tutaj po drodze będziemy też mijać domek sowy chyba. Tygrysa, szała skłapołchego. No i może nam się jeszcze coś uda znaleźć. Ogólnie w całym Ashdown Forest jest bardzo dużo takich znaków upamiętniających opowieść Kubusia Puchatka. Jeśli chcielibyście znać bliżej historię, może jaki wpływ książka miała na samego autora, na jego rodzinę, na życie Krzysia, bardzo polecam film, który się nazywa Goodbye Christopher Robin. Nie wiem, czy jest na Netflixie, ale na pewno na Amazonie. Więc warto obejrzeć. Piękny film, na mnie zrobił niesamowite wrażenie. Do tego, no nie wiem, cała historia jego rodziny, tego jak zachowywała się matka, która w ogóle nie chciała się zajmować wychowywaniem Krzysia. Tak, Oli, no powiedz, co chciałeś? And the fruit, the plastic, and the painting, and the floating away. Tak, no najpierw połamiemy, później wrzucimy do wody i będziemy grać w grę, tak? Yeah. Wchodzimy teraz do tej części lasu, gdzie są umieszczone domki poszczególnych z bohaterów, więc uda nam się może znaleźć kilka. Nie mamy ze sobą mapy, taka mapa jest też do nabycia na stronie internetowej lasu Ashdown Forest albo w sklepie, który się znajduje przy głównej ulicy. Jest to taki sklep z pamiątkami też Kubusia Puchatka i można tam właśnie nabyć sobie mapę.
poruszać się po całym lesie i szukać właśnie kukusia puchatka. Tutaj zauważyliśmy już z drogi szałas, który być może jest domkiem kłapouchego. Zaraz zobaczymy. Gdzieś na którymś z drzew też powinien być domek sowy. Ojeja. Oluś, uważaj, pełno jeży nie jest, nie podrap się. No zobacz, czy to jest domek kłapouchego? Jak myślisz? Chcesz wejść do środka? Nie. Ta-da! Ta-da! No super, ktoś się napracował. Zamykaj buzię, jak kaszlesz. Okay. Chodź, Oli, do głównej drogi. My four is our first house, and my sister's so big, so far away. And I can wait. Tutaj na tym drzewie znaleźliśmy domek sowy. What can they see? Zobaczcie, jaka dziwna paprotka. Nie wiem, czy to są owoce tej paproci. Wygląda dziwnie. Wow, amazing jump, so high. Szukamy innych domków w okolicy, ale nic nie widać. Teraz jest już tak wszystko zarośnięte. W ogóle to jestem bardzo ciekawa tego mostku, dlatego że my tam nie byliśmy już chyba, nie wiem, przynajmniej z półtorej roku. Ale w czasie ostatnich huraganów wiem, że mostek się zawalił, został przygnieciony przez drzewo i podobno był odnawiany, więc ciekawa jestem, jak to teraz wygląda. A jeszcze wspominając o filmie Goodbye Christopher Robin, ten mostek również jest umieszczony w filmie, wszystkie sceny były kręcone tutaj w okolicach. Warto obejrzeć, no ja serdecznie polecam. To jest inny mostek, Oli. Tak, jest, ale to nie jest ten mostek. Tutaj tylko sobie strumyk płynie, widzisz? Idziemy dalej. Już niedaleko do naszego mostku, tak? Tylko, że dużo osób nas mijało, dużo ludzi, więc nie wiem, czy nam się uda coś tam nakręcić. Ale tam jest drzewko i domek kubusia puchatka, tak? Pokażemy? No i zobaczymy, może ktoś coś zostawił, jakiś miodzio. Miodzio dla misia. To jest tablica informacyjna. Co się znajduje w okolicy? Można sobie poczytać. Ławeczka, na której można sobie usiąść. Przejdziesz całą ławkę od początku do końca? No, spróbuj. Brawo! Przyjemność noszenia patyka jest teraz moja. No, it's mine. Twoja? Chcesz nieść? Nie. Okej. No chodź, Oliś, idziemy szukać mostku. And some house. Ale pięknie. Słyszysz ptaki, jak śpiewają? Nie. Hi, Todd! Spotkaliśmy też właśnie naszych znajomych i sąsiadkę z dziećmi, więc świat jest naprawdę mały. Tylko my mogliśmy się spotkać w tym samym miejscu. Faktycznie nie jest oddalone od naszego domu, ale miło było ich spotkać. Yeah, that's it.
No i dowiedziałam się przy okazji, że jest trochę błotno w lesie, więc na pewno moje obuwie są nieodpowiednie. Na pewno są za jasne. Tak czy inaczej idziemy, już jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Już widzę ogrodzenie. Naprawdę piękna pogoda dzisiaj, wszystko wygląda naprawdę pięknie, zielono. And the bridge. That one. Oh, that's a big stick. Idąc troszeczkę dalej od rzeki i od mostu, kierujemy się w stronę drzewa, tam już ktoś chyba stoi. Gdzie jest właśnie drzewo takie upamiętniające Kubusia Puchatka, dzieci zostawiają tam listy, pluszaki. Zdarza się też miodzio dla misia. No. Put it in here. On the way back we're gonna drop it again, okay? Let's go back, Ollie. We're gonna see the tree of the Winnie the Pooh. I wracamy. No. I know, we're gonna look. But apparently mommy doesn't have appropriate shoes for it. I do. Mhm. I uwaga! Mamy domek Kubusia Puchatka. Zobacz, Oli, widzisz? Nawet ma lampkę. It's Kubus. Yeah. Look, there is a bell. We can't open the door, I don't think. Oh yeah, we can. Wow. Zobacz, co tam jest. Honey. Jest i miodzio. Są i kartki dla misia. Oh. I dużo, dużo miodu. Misio lubi jeść. Zamkniemy drzwi teraz, co? To jest Kubuś, na kamieniu ktoś narysował, tak? Ring also. Ding, ding, ding. Oh. Super, Oli, co? Cieszysz się, że odwiedziłeś Kubusia? Mam swój patyczek. Idziemy teraz wrzucić. So we're gonna throw it on this side? Oh, there is another Winnie the Pooh small house on one of the trees. And a part of that I don't think nowhere, just a private land. And yours is also Kubi's house with a white and real honey. Winnie the Pooh house, yeah? Oh, yeah, we went to Winnie the Pooh house. No, we had and it had been on a 42. And it had bricks. Yes! There was lots of honey, yeah? Okay, you ready?
Can you see mine coming? Is it there? Mine! Where is yours? There. Yay! Oh, can you get another one for me? There is not many sticks in the area, Oliver. Okay, let's go, Oli. Come on. No to idź. Oli chce odpocząć, usiąść na chwilkę. Martin już się niecierpliwi w samochodzie, bo Ela się obudziła. Więc jeszcze pod tą górę się spieszymy. Odpocząłeś już? Ale tak na minutkę. Już? Nie. Naładowałeś baterię? Nie. Oj, jest około 30 stopni teraz. Niezbyt fajnie się jedzie w takim upale. Ale nie narzekamy, bo przez ostatnie dwa tygodnie było tyle deszczu, że teraz chcemy słoneczko, tak, Oli? Nie. Tylko słoneczko. Jak się czujesz? Lepiej? No mówiłeś dopiero, że tak. Teraz już nie? Wody masz w plecaku, pamiętasz? Nie. Gorąco. Mi też. Ale już będziemy przy samochodzie, jest klimatyzacja. Uhu. Tak?